Bielsko-biała może mieć swoje miejsce w planszowej grze Monopoly. Musi jednak znaleźć się wśród pierwszej dwudziestki wyłonionej w ogólnym internetowym głosowaniu. Zakład Doskonalenia Zawodowego obchodzi 85 lat istnienia. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej zorganizowano bielskie obchody rocznicy. Bielskie autobusy komunikacji miejskiej coraz bezpieczniejsze dzięki zainstalowanym w nich kamerom monitoringu. Niszczejący obiekt po dawnej szkole podstawowej nr 5 zostanie przekształcony w komunalny budynek mieszkalny. Bielskie Centrum Kultury ma już dopięty repertuar na tegoroczny festiwal Sacrum in Musica. Zakład Doskonalenia Zawodowego obchodzi 85 lat istnienia. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej zorganizowano bielskie obchody rocznicy. Zaproszeni goście i słuchacze Zakładu Doskonalenia Zawodowego wysłuchali muzyki zaprezentowanej przez najzdolniejszych uczniów szkoły muzycznej. W przerwach pomiędzy koncertami przypomniano zasługi ZDZ-u w kształceniu setek tysięcy nie tylko młodych Polaków, ale i osób podnoszących już posiadane kwalifikacje. Były honorowe odznaczenia, podziękowania i kwiaty. Co znaczy dla naszego miasta ZDZ? Myślę, że to wszystko było w ZDZ-cie mówione bardzo szczegółowo. Jest to bardzo dobre uzupełnienie bardzo bogatej oferty oświatowej naszego miasta i myślę, że to jest bardzo ważne właśnie to uzupełnienie w tych wielu kierunkach, wielu zawodach, których miasto szkoląc nie prowadzi. To uzupełnienie jest bardzo ważne. Myślę, że ta współpraca od wielu lat bardzo dobrze nam się wszystkim układa. Ja chciałem w swoim imieniu, w imieniu pana przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Torebatowskiego, złożyć serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu. Chciałem życzyć wszystkim pracownikom, panu prezesowi, zarządowi, wszystkim pracownikom wielu, wielu jeszcze sukcesów, żeby te sukcesy i te zawodowe, i te prywatne wszystkie zostały zrealizowane, żeby w tym takim dynamicznym rozwoju ZDZ zbliżał się szybkimi krokami do swojego pięknego jubileusza, jubileuszu stulecia. Tego wszystkim Państwu serdecznie życzę na ręce pana prezesa stosowne adresy kwiaty. Dziękuję bardzo. Bielsko-biała może mieć swoje miejsce w planszowej grze Monopoly. Musi jednak znaleźć się wśród pierwszej dwudziestki wyłonionej w ogólnym internetowym głosowaniu. Polski producent popularnej gry planszowej postanowił ją uatrakcyjnić, dodając na planszy autentyczne miasta. Dotarła do nas informacja, że od 20 lutego do 20 marca trwa głosowanie na stronie internetowej producenta gry, gdzie spośród 60 miast można wybrać m.in. Bielsko-Białą. Głosowanie polega na wyborze miasta spośród 60, które wytypowali producenci gry i te miasta, 22 z nich, które otrzymają największą liczbę głosów, zostaną umieszczeni na narodowej planszy, czyli na polskiej planszy gry. Zachęcamy wszystkich mieszkańców i przyjaciół miasta do oddania głosu na Bielsko-Białą. Jest to możliwe za pośrednictwem strony producenta, więc monopoly.pl, jak również przez stronę Facebooka. Bielskie autobusy komunikacji miejskiej coraz bezpieczniejsze dzięki zainstalowanym w nich kamerom monitoringu. Przyzwyczailiśmy się, że Wielki Brat widzi nas już niemal wszędzie. Do tej pory jednak nikt nie planował zakładania kamer w autobusach. W starszych pojazdach już ich raczej nie zobaczymy, ale w tych najnowszych owszem. Nowa partia niskopodłogowych Mercedesów urządzeń ma zainstalowanych kilka. Teraz nocne kursy stają się bardziej bezpieczne, kieszonkowcy nie mogą czuć się już tak swobodnie jak dotąd, a i sami kierowcy, widząc nad sobą szkło obiektywów, bardziej się kontrolują. Już w pierwszych autobusach mamy zamontowany monitoring. Ten monitoring ma duże znaczenie, bo możemy nagrywać zachowanie pasażerów w autobusie. Możemy również nagrywać, jak kierowca dojeżdża do przystanku, czy dojeżdża i wjeżdża w zatokę. Możemy również eliminować takie przypadki, jakie się zdarzały, że ktoś z tyłu dojechał do autobusu, uderzył w niego, a następnie uciekł. W związku z tym mamy takie sytuacje już też nagrane.
i udokumentowane, także no, pełny monitoring. Jednym słowem, kamera widzi więcej niż kierowca często, prawda? Dokładnie tak. No, po prostu trzeba sobie wyobrazić, że kierowca, który siedzi w autobusie 18-metrowym, no, jemu ciężko byłoby widzieć, co się dzieje w przegubie. No, teraz ma podgląd pod monitor, także ma obraz, co się dzieje w autobusie i co się dzieje za autobusem, bo to, co przed nim, to widzi. Ale dla nas jest to istotne też, nagrywanie to, co przed, żeby stwierdzić, czy na przykład do kolizji doszło z winy naszego kierowcy, czy też jest to wina jakiegoś innego użytkownika drogi. Jak pasażerowie również w sumie podczas nocnych kursów mogą czuć się bezpieczniej? Tak, jeżeli, znaczy nie tylko podczas nocnych, bo sprawa monitoringu i nagrywania tego, co się dzieje w autobusie, to jest też taki odstraszacz dla ewentualnych kieszonkowców, którzy, no, widząc, że autobus jest monitorowany, no, raczej chyba odstąpią od swojego procederu i nie będą grasować w tych autobusach. Niszczejący obiekt po dawnej szkole podstawowej nr 5 zostanie przekształcony w komunalny budynek mieszkalny. Tanich mieszkań dla najbardziej potrzebujących obywateli miasta od zawsze było zbyt mało, stąd pomysł na odremontowanie stojącego przy ulicy Partyzantów budynku po dawnej podstawówce. Szkoła nr 5 była przeszkodą swego czasu do poszerzenia głównej drogi biegnącej przez miasto. W zamiarze naszym było zburzenie tego budynku. Konserwator zabytków nie zgodził się jednak na takie posunięcie, więc musieliśmy drogę poszerzać kosztem chodnika i parku z drugiej strony. Natomiast pozostaliśmy z problemem zagospodarowania tego obiektu. Początkowo były plany jego sprzedaży, ale jak się okazało, że nie jest to takie proste, zaczęliśmy pracować nad programem zagospodarowania obiektu. Od dłuższego czasu te prace szły w kierunku zagospodarowania go na potrzeby mieszkaniowe. No i w zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy w takiej finalnej, już na takim finalnym etapie, ponieważ został ogłoszony przetarg na adaptację tego budynku. Docelowo ma tam powstać 30 mieszkań o średniej powierzchni 55-60 metrów kwadratowych. Będą to mieszkania komunalne. Takich mieszkań nam brakuje w mieście, więc myślę, że każde kolejne jedno mieszkanie to jest ważna sprawa i dlatego właśnie w tym kierunku poszliśmy. Bielskie Centrum Kultury ma już dopięty repertuar na tegoroczny festiwal Sacrum in Musica. Co roku Bielskie Centrum Kultury zaskakuje nas znanymi nazwiskami i nie inaczej będzie tym razem. Dopracowane są już wszystkie szczegóły poszczególnych koncertów. Start festiwalu 24 kwietnia. W tym roku muszę powiedzieć, że ten festiwal wyjątkowo ciekawie się ułożył. Będzie dużo ogromnych atrakcji. Po pierwsze zaprezentujemy w znakomitej obsadzie oratorium, które napisał Wodecki. Zbigniew Wodecki zresztą będzie w tym oratorium występował. Muzykę żydowską zaśpiewa Andrzej Ochodlo, bardzo lubiany, wspaniały pieśniarz żydowski z znakomitym zespołem muzycznym. Muzykę starocerkiewną usłyszymy w wykonaniu chóru z San Petersburga. 22-osobowy chór będzie te utwory w Kościele Ewangelickim na placu Lutra wykonywał. Ogromnym wydarzeniem będzie śpiewanie utworów gospel przez Gwendolinę Bradley. Już tutaj się w Bielsku pokazała na Ikarach, natomiast tutaj pokazała się tutaj od strony śpiewania arii operowych i operetkowych, natomiast w tej odsłonie będzie jako śpiewaczka piosenek i utworów gospel wystąpi z zespołem wokalnym i z orkiestrą w kościele Boboli. Myślę, że będzie to duże wydarzenie. Jest to śpiewaczka obdarzona wspaniałym głosem i słuchanie pieśni w jej wykonaniu jest ogromną przyjemnością. Natomiast zakończenie planujemy w kościele w Aleksandrowicach
i po kilkunastu latach po raz drugi do Bielska przyjeżdża Paco Peña i msza flamenco. To będzie ogromne wydarzenie. Ja pamiętam ten koncert sprzed kilkunastu lat w kościele przy dworcu. Wydawało się, że koncert się nigdy nie skończy, ponieważ ci, którzy byli słuchaczami tego koncertu, nie chcieli artystów wypuścić i po kilkunastu bisach wreszcie zdecydowano, że trzeba ten koncert zakończyć. Wyrosło nowe pokolenie, osoby, które były kilkanaście lat temu dziećmi, myślę, że będą teraz chciały tego koncertu wysłuchać. Paco Peña to jeden z najlepszych gitarzystów świata, także jest to duże wydarzenie i tak jak już powiedziałem, festiwal sakralny bardzo ciekawie się zapowiada, to końcówka kwietnia, także proszę sobie już planować czas wolny, nie wyjeżdżać na długi weekend, bo to okres, kiedy właśnie długi weekend będzie w Polsce i zaplanować sobie ten weekend właśnie z tymi wspaniałymi wykonawcami. Zapraszam.